Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję gier od MDR. Są to gry z serii Kot Simona. Wielki bałagan, latający obiad i pora karmienia. Każda z tych trzech gier przeznaczona jest dla dzieci od 5 roku życia i każda z tych gier to gra karciana. I z pozoru wyglądają dość podobnie na pierwszy rzut oka, bo mają karty, no może nie takie same, ale powiedzmy, że podobne, mają opakowania podobne, ale są to zupełnie inne gry o innych zasadach. Wielki bałagan, może tej grze przyjrzymy się jako pierwszej. Mamy w pudełku instrukcję i mamy karty. Karty czerwoniutkie jak nasze opakowanie od gry. Tutaj sobie je może zostawimy. Karty są dwustronne. Z jednej strony mają takie różne tutaj przedmioty poplątane, a z drugiej strony jest kot. Karty oczywiście musimy potasować na początku gry i kładziemy karty na środku stołu, tak aby każdy widział, co się na nich znajduje. W ten sposób kotkami do góry odkrywamy pierwszą kartę. O, mamy tutaj od razu kartę specjalną. Kot Simona, trzeba krzyknąć, gdy pojawi się ta karta. Osoba, która zrobi to jako pierwsza, zabiera wszystkie wyłożone karty do siebie. No w tym wypadku niestety tylko jedną, ale zabieram ją do siebie. Gra toczy się dalej. Odkrywamy kartę. Jest tutaj znaczek plus jeden, więc odkrywamy kolejną kartę. Tutaj już znaczka nie ma, więc zatrzymujemy się na tej karcie. I o co chodzi w grze? Mamy tutaj kota z książką, czyli musimy znaleźć książkę i prześledzić, do czego ta książka prowadzi. Zegar. Więc tutaj od zegara śledzimy dalej wazon z kwiatami. I gracz, który jako pierwszy prześledzi te przedmioty i powie, co się ostatnio wywróciło, czyli tutaj będzie to wazon z kwiatami, wygrywa karty. Więc w tym wypadku zabieram obie karty i następnie odkrywamy dalsze. Plus jeden, czyli lecimy dalej. No coś nam się nie chce tutaj ułożyć, dłuższy stos, ale może my sobie po prostu dołożymy tych kart, żeby było ich więcej. Więc jest plus jeden, jest plus jeden, jest plus jeden. I na tym już zakończmy. Cztery karty, ostatnio nie ma jedyneczki. Od rybki do lampki, od lampki do rybki, od rybki do zegara, od zegara do lampa. Mówię lampa. I wygrywam wszystkie karty. Wygrywa osoba, która kart tych zdobędzie jak najwięcej. Ale jeżeli bym się pomyliła, no bo może się tak zdarzyć, że źle prześledzę, powiem zły przedmiot, wtedy oddaję jedną ze swoich kart, wkładam ją na spód talii. To była gra Wielki Bałagan. No to teraz latający obiad. Tutaj tak samo jest instrukcja i są karty. Karty również dwustronne. Z jednej strony jest kot Simona i tutaj też będą karty specjalne. Z drugiej strony są zielone ptaszki na żółtym tle. Tasujemy karty i kładziemy je kotami do góry. Gra Wielki Bałagan była grą bardziej na refleks. Kto szybciej prześledzi trasę, czy jak to nazwać, tych przedmiotów i sprawdzi, który ostatni się wywróci, ten wygrywa. A tutaj latający obiad jest to gra na spostrzegawczość. Odkrywamy kartę i musimy szybciutko sprawdzić, czy ten ptak jest na odkrytej karcie. Nie ma, więc odkrywamy następną kartę i musimy zobaczyć, czy jest ten ptak. Mam go, jest. Tutaj się on znalazł, wygrywam kartę. Odkrywamy następną kartę. I sprawdzamy, czy jest ten ptak. Jest, mam go. Jest on również tutaj, więc mogę złapać obie karty, jeśli zdążę. Albo drugi gracz może złapać drugą kartę. Powiedzmy, że gracz złapał. O, kot Simona. Jeżeli ta karta byłaby wyłożona z innymi i ja krzyknę kot Simona jako pierwsza, no to zgarniam wszystkie wyłożone karty do siebie i lecimy dalej. Sprawdzamy, czy jest ten ptaszek. Nie ma tego ptaszka. Odkrywamy następną kartę. Teraz mamy takiego ptaszka, ale jego również tutaj nie ma, więc odkrywamy kartę następną. Położymy ją może tutaj, żeby było widać. Jest ten ptaszek? Nie ma ptaszka.
odkrywamy następną. No teraz to już ptaszek musi być, ale go nadal nie ma. Taki latający jest tu, jest tu. Jest również tu, więc troszkę tych ptaszków teraz się nazbierało i następna karta, musimy znaleźć tego ptaszka, jest tu, jest tutaj. I gra nam się toczy do czasu, aż pozbędziemy się wszystkich kart z kubki. Kot Simona w tym momencie zgarnia gracz, który to powie, wszystkie karty leżące na stole i wygrywa osoba posiadająca jak najwięcej kart. Ale i tutaj mamy punkty ujemne za wskazanie złego ptaszka. Wtedy musimy oddać jedną z posiadanych przez nas kart i wkładamy ją na spód stosu. I gra pora karmienia. Instrukcja i karty. Tutaj już w troszkę inny sposób będziemy te karty rozkładać. Oczywiście również je najpierw tasujemy. Co możemy zauważyć? Tutaj już nie ma kota Simona na tych kartach, tylko są zwierzęta. Oczywiście kot też się znalazł, gdzieś tam się nam przewija, ale są też inne zwierzęta. Potasowane karty kładziemy tym razem stroną z zadaniami ku górze. I wokół kart rozkładamy cztery różne zwierzęta. Tak nam się trafiło, że są tutaj trzy psy oraz kot. Wśród pierwszych kart nie może być kota Simona, więc jeżeli by nam się trafił kot, musimy go włożyć do środka i odkryć inną kartę. I rozpoczynamy grę. Każde zwierzę jest przy misce. W kartach tego typu musimy prześledzić drogę zwierząt do tego tutaj smakołyku lub też można sobie ułatwić, bo to jest też gra na szybkość, które zwierzę zje karmę. W tym przypadku będzie to pies. Zabieram psa i jest to mój punkt. Na miejsce psa odkrywamy kolejną kartę. Mamy teraz taki labirynt. Też mamy cztery wejścia do labiryntu i musimy prześledzić jak najszybciej, które zwierzę zje pizzę. Ten piesek zabieramy i wykładamy kolejną kartę. Jest jeszcze trzeci rodzaj. O, trzeci rodzaj kart. Miski z jedzeniem. Tutaj należy policzyć miski i pokazać, każde zwierzę ma swój kolor strzałki, które zwierzątko będzie jadło pokarm z największej ilości misek. Czyli tu mamy trzy zielone, czyli wygra ten oto kot. Zabieramy kota, odkrywamy. Tutaj również mamy kartę specjalną z kotem. O, akurat nam się tutaj odkrył i gracz, który jako pierwszy krzyknie kot Simona, zabiera kartę i ona liczy się podwójnie, czyli za kota będziemy mieć w podsumowaniu dwa punkty. Kot wędruje do gracza i odsłaniany jest kolejny zwierzak. I tutaj również można dostać punkty ujemne za wskazanie złego zwierzaka, więc po każdej rundzie, gdy któryś gracz wskaże zwierzaka, wskazane jest, aby sprawdzić, czy to jest na pewno dobra odpowiedź. Trzy gry, z pozoru podobne, ale każda jest inna, każda jest świetna. Gry na refleks, na spostrzegawczość, na szybkość. Kot, który bałagani, kot, który poluje na ptaszki oraz pora karmienia, czyli głodny kot. Świetne gry, rodzinne, a więcej o grach na blogu w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.